Co tam się odwala, ja pierdziule. To niezłe dymy w takim razie z tymi korteksami. Trzeba tam się jakoś dostać, wiecie? Czekajcie. Zium. Dokładnie. O, coś takiego. Trzy śmierci dopiero? Myślałem, że już mam ich cztery. Dziwne. O, udało się. Ty, tutaj ta czaszka w ogóle mi przypomina tego Daniela Fortescue z Medieval. Quit struggling. Don't make me. Help anyone. We have an evil doppelganger situation. I'm not a doppelganger. I'm no, forget it. There, that'll shut me up. Teraz się skupmy, bo to już dosyć trudnawa sekwencja będzie. Dobra. Tu się nam udało dojść i teraz Ika Ika. No właśnie, teraz tam trzeba będzie doskoczyć. To dopiero będzie nie lada wyzwanie. No, w sumie się udało. Więc nie ma co tu płakać. Teraz tylko tam doskoczyć i tu już będzie końcówka.
się jakoś udało bez tego Akano. I tutaj była tak, taśma retrospekcyjna. Ale przesrane. Dobra. Masakra. Tu to nawet jeszcze gorzej nam poszło. Chociaż dobra, jeszcze lepiej, bo chociaż jeden klejnot zdobyliśmy, ale kurde. Tam to w ogóle masakra, zero klejnotów w poprzednim poziomie, zero. Okrągłe zero. Normalnie monocykl, kurde, na oczach. O Jezus Maria. I mamy drogę do Korteksa i przy okazji sam poziom Korteksa. No ale nim się zajmiemy kiedy indziej. 38% gry. Dobra. Miejmy to już za sobą. Dawaj. Zdemaskowana przeszłość. Ostatnia konfrontacja. Jak słyszeliście, to moje paluszki były. Any idea how stubborn I used to be? Yes. I need to stop him from making you. But I can't kill him because that would kill me. So I guess that means I'll have to kill you. Yoink. Oh, kurde. To jadziem z koksem. Did you? Jump on the shoot-o-matic? Cheater! Duh! Assistant, go! Blast it! Just relax and accept non-existence! Ale muzyka tutaj jest epicka, nie? W ogóle konfrontacja z ostatnim bossem jest żałośnie łatwa. On nie jest jakoś super wymagający, ten Korteks. To wam mogę już od razu powiedzieć, zresztą sami zobaczcie. On jest dosyć prosty. Tylko wystarczy po prostu troszeczkę refleksu. Zostało mu już tylko 6 punktów zdrowia. I dla osób ciekawskich, ten Korteks z przeszłości teraz jest uśpiony. Więc walczymy teraz z tym naszym prawdziwym Korteksem. Zapominam, że czerwone to jest, żeby być nad, a nie pod, więc... Dokładnie.
Dokładnie tak. Ale muzyka tutaj jest naprawdę dowalona, nie? Tutaj nie ma w ogóle żadnej dyskusji. Ha, jeszcze telewizor chce mi się za 5 minut wyłączyć. Ready, set, cower before Cortex. Blast it! Tutaj troszeczkę się za bardzo pośpieszyłem, to mogę przyznać. Ready, set. Da się na zmianę tutaj przejść bossa? Prawie go pokonałem. Tylko dosłownie w momencie, kiedy mu zadałem damage, to... to sam zginąłem. Must have taken a hit to the old temporal lobe. But a fallen foe can only mean one thing. It came to blows, and I won! My new general's first order of business will be to dispose of you. We are closer than ever before! Quickly, into the vortex! Dr. Cortex, the vortex is not ready. We have no idea what it could do. Failure again. Explains a lot. You stay. What are you going to do to me? Looks like somebody needs a little time out. Somewhere he can't cause any trouble. Enjoy the end of the universe! Ingo's diner is back and ready for you. Flake a day to delectable dishes inspired by my interdimensional travels. Enjoy the breeze with our innovative 3-wall dining room design. Ingo's diner, health and safety rated D for delicious. Warning, D is a failing sanitation grade and does not stand for delicious. Hmm.
Ah, he's at last. W sumie racja, przynajmniej będzie mógł sobie odpocząć. Zawsze kiedy to widzę, to normalnie ciarki mi przez plecy przechodzą i przez ręce, nie? Fajnie, że w ogóle oni tutaj pamiętali o tym świętej pamięci Mel Winklerowi. Bo wiecie, Mel Winkler to w końcu jest ten, były Aku-Aku z trylogii klasycznej. Aktor niestety w tym roku zmarł. No szkoda, no niestety, jak to... Jak można zobaczyć, no... Życie nie trwa wiecznie. Tutaj sobie przewiniemy te napisy końcowe, bo już je zdążyliśmy zobaczyć kiedyś tam na livestreamie z tej gry. No i zakończyliśmy fabułę. Teraz tylko pozostaje zdobyć wszystkie te klejnoty w trybie odwróconym. I w zasadzie, no, potrójny obrót, czyli nową umiejkę żeśmy odblokowali. Będziemy mogli robić jeszcze relikty, no i te relikty idealne, czyli wiecie, te relikty z trupią czaszką. Tak więc 39% to jest, myślę, że idealny wynik, jak na chwilę obecną. I powiem wam szczerze, że na dzisiaj to już będzie koniec. Ja sobie jeszcze w międzyczasie postaram się zdobyć te trzy taśmy retrospekcyjne. Następną sesję jakby... poświęcimy na te taśmy i na poziomy postaci. Te w sensie jak na przykład ten poziom. I po prostu potem w międzyczasie jeszcze livestream z reliktów będzie. I myślę, że będziemy mogli potem skupić się na inverted mode i już grę będziemy mieli kompletnie zaliczoną. Dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że wam się spodobało. Jeżeli jesteś nowy na tym kanale i spodobał ci się mój content, to... fajnie byłoby, gdybyś zasubskrybował kanał, kliknął w dzwoneczek, by otrzymywać powiadomienia o wszystkim, co tutaj publikuję. Zapraszam gorąco na grupę na Facebooka oraz na Discorda, linki są pozostawiane w opisie. I widzimy się w kolejnych odcinkach z Crash Bandicoot 4 i nie tylko. Jestem już wykończony po prostu tymi challenge'ami w tej gierce, nie? Więc dlatego należy się dzisiaj odpoczynek. Dzięki za uwagę, cześć!